Aneta Cygań, obrońca reprezentacji Polski. 2-7 ze Słowacją. Pierwsze refleksje tuż po spotkaniu? No mecz na pewno ciężki, ale byłyśmy na to gotowe. Po pierwszej tercji 1-0, super wynik. Zawsze grałyśmy sparingi ze Słowacją, było naprawdę wysokie wyniki, a teraz fajnie, fajnie się grało i widać było, że Słowaczki jednak prowadziły nad nami, ale my za nimi walczyłyśmy i dawałyśmy z siebie 100%, więc naprawdę mecz bardzo dobry, moim zdaniem. Był taki moment po golu Anny Sopaty na 2-4, że wydawało się, możecie pójść za ciosem. Liczyłaś wtedy, że jeszcze być może uda się odwrócić losy tej rywalizacji, że może będzie niespodzianka na inaugurację? Oczywiście, że tak. Jesteśmy sportowcami i walczymy do końca, więc jak była ta bramka, to zmobilizowało nas to jeszcze bardziej, ale no i nawet jak wpadły te kolejne, to i tak walczyłyśmy do końca, nie poddałyśmy się i starałyśmy się włożyć to w serce, jednak gramy u siebie w Polsce, więc też trzeba pokazać kibicom. Czy Kazachstan jest do pokonania? Oczywiście, że jest. Każda drużyna jest do pokonania, jeżeli się tylko chce. Jak grałyśmy z nimi na kwalifikacjach do olimpiady, było ciężko, ale tak naprawdę zaważyła jedna tercja, którą przegrałyśmy, w której nam strzeliły te dwie bramki, więc no pewnie będziemy walczyć. W którą pozycję celujecie na tych mistrzostwach? W jak najwyższą oczywiście. Będziemy walczyć do upadłego, ale no zobaczymy. Utrzymanie myślę, że jest dla nas już osobistym zwycięstwem.